No cześć. Jak widać, Heder już leży na wózku. A dzisiaj taki film z podsumowaniem i jak to wyszło i z kosztami. Co chcę pokazać? No to chcę pokazać, że felgi zrobiłem tak. Zrobiłem felgę na czarno, środek na zielono, nowy kapselek z dwóch stron, nowe szpilki, nowe śruby, praktycznie tylko ta stalowa obręcz i fartuch w środku są stare, a reszta wszystko nowe. Dętka, opona, to już wspominałem. Teraz tak, idźmy do tyłu. Całość jest wyczyszczona, pomalowana podkładem i pomalowana farbą. Farba to nie jest tam te oryginalne, coś tam to jest po prostu jakieś tam chlorokauczuk, coś tam. Tutaj próba była położenia, ale niestety akurat jechaliśmy na urodziny do szwagierki, kurczę, i się tak spieszyłem, jak się spóźniliśmy. I próba była położenia kombajnem, wszystko pasuje, tylko nie nagrałem nic wtedy, bo jak mówię, się spieszyłem. W próbie wynikło po prostu jeden błąd, czyli tu dałem za długie i przez koło nie szło się zhaczyć czy wyhaczyć. Jak dołożyłem ten profil, to już było dobrze, dlatego został ten profil, zaślepka, naklejka odblaskowa. Sfoźnie robiłem na szybko, także są niepomalowane, no nie są, no kiedyś może będą. Teraz z tyłu lampy zrobiłem składane, tutaj od kolegi dostałem od prasy 590 takie uchwyty do lamp. Lampy LEDowe, dołożyłem obrysówkę na koniec, obrysówka wystaje poza koło, także no oczywiście trójkąt musi być, jeszcze chyba musi być trójkąt ten, wiecie, ten ostrzegawczy plastikowy, ale to jeszcze zrobię kiedyś tam. No, te końcówki myślałem, jak to zrobić, chciałem to zrobić dłuższe, jak w oryginalnych tam w tych nowych wózkach, ale zrobiłem tak. Także instalacja elektryczna jest cała nowa, łącznie z przewodem w środku. Tak jak już mówiłem na początku, nie na początku, tylko w poprzednim filmie, rura została odcięta i obrócona. Przez to mam inny jakby, to jest 20 cm różnicy. Rura jest obrócona, jest 20 cm różnicy. I to jest zrobione dodatkowo. No tak już mówiłem, bo i tak musiałem odciąć cały wózek, czyli wózek, no cały ten oś musiałem odciąć. Dlatego stwierdziłem, że jak już mam odciętą, to już to sobie obrócę. Tutaj wracając do przodu, podpora, no niby podpora była. Niby podpora była, ale się okazało, że jest zgięta, że jest rozerwana rura. Rury nie szło wyprostować, dlatego ja zrobiłem praktycznie ją po swojemu. To jest, nie wiem czy to jak to widać, z góry może pokażę. No co to jest? To. Tak, to jest zgięty wałek WOM-u od rozrzutnika nawet. Spawany dekielek, spawany tamten element z gwintem w środku. Przyspawany profil, czyli zrobiłem to tak jak to robię, czyli profil, jeżeli ucho spocznie na zaczepie, pójdzie odkręcić, obniżamy, potem wyciągamy, obracamy, tu jest bolczyk zabezpieczający, o proszę bardzo, i jedziemy długą. Teraz tak, tutaj zrobiłem te hokeje z takiego czegoś co miałem, podparłem to profilem. Drugi tak samo, identyczny. Sąsiad mi pożyczył poziomnicę laserową, przez co ustawiłem je idealnie równo. Ten jeden kątownik został też wymieniony, ten tu odciągający do osi, bo tamten był zgięty. Nie chciało mi się go prostować, wywaliłem, dałem nowy. Druga fela tak samo, pomalowana na czarno, kapselek nowy. No i co tu więcej, no co tam więcej przy wózku? A! Koszty! Już mówię koszty, mam na karteczce spisane. Już mówię. Dwie opony 642 zł. Dwie dętki 100 zł. Śruby do skręcenia koła
20 zł. Lampy plus obrysy 200 zł. Kapselki kół po 40 zł sztuka, czyli 80 zł. Szpilki koła 40 zł. Co tu jeszcze? Peszel kablowy, bo jest dany cały od początku do końca nowy peszel, 50 zł. Odblaski tylne, trójkąty 10 zł, wtyczka 15. Jeszcze należałoby doliczyć za ten. Bo jest przewód wymieniony, a nie liczyłem tego w sumie, bo nie wiedziałem jak to jest, bo zrobiłem go z żył, z rolki po prostu. No dlatego tego nie policzyłem. W sumie te koszty, o których powiedziałem przed chwilą, to wyszło 2830. Sorry. To wyszło 1157 zł. Za wózek dałem właścicielowi 1680 zł, bo tyle chciał. Co łącznie daje 2837 zł i pozostałe koszty, tam powiedzmy farba, elektrody i te przewody, powiedzmy, że to jest 163 zł. Co łącznie daje 3000 polskich złotych za ten wózek. Czy to dużo? Czy to mało? No to sami ocencie. 3000 zł, tyle to wyszło po prostu. Jaki efekt? No mi się podoba, jestem zadowolony. A nie wiem, powiedzcie, jak to wyszło. Nie no, może być. Widziałem lepsze, ale... Dobra. Nie wiem, o, pytanko dla was, ile kosztuje nowy wózek polskich producentów typu Rolmaco czy Tucholski? Dajcie znać w komentarzu, bo sam jestem ciekawy, jak to się ma. Podejrzewam, że na pewno powyżej dychy, ale no nie wiem, no nie dzwoniłem, nie pytałem się. No wyszło tutaj też no kilkanaście godzin pracy, no to naprawdę no niech praca kosztowałaby jeszcze 2000. To już chyba ze wszystkim by było, nie? To piątka na z pracą. Chyba, że ktoś by chciał więcej, no ale... No dobra, mieszało. Dobra, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.